Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Badania pokazują, że ogólnie jako powiedzmy osoby, które kończą liceum, my jesteśmy przeciętnie, mamy dużą wiedzę taką oczywiście książkową, oczywiście też częściowo matematyczną, ale że ogólnie jako społeczeństwo my mamy narzędzia, za pomocą których my już możemy działać. Czyli to wcale nie jest tak, że jesteśmy w jakikolwiek sposób za mało kompetentni czy kompetentne, żeby właśnie ogarniać swoje pieniądze, żeby inwestować. My mamy te narzędzia, tylko bardzo często nikt nam też nie pokazał, jak ich używać. Uczymy się w szkole o procencie składanym, po czym, jak wchodzimy w dorosłe życie, to nie inwestujemy, a jakby cała idea długoterminowego inwestowania się opiera o procent składany. I tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy to pięknie podręcznikowo opisane, tak. Jakby wiemy, jak to teoretycznie opisać, po czym w prawdziwym życiu się trochę gubimy i czasem właśnie nie potrafimy też przewidzieć takich konsekwencji naszych czynów albo naszej bezczynności. Czyli to brzmi trochę tak, jakbyśmy, tak jak powiedziałaś, mieli dane, nie mieli wiedzy praktycznej i doświadczenia i jakby blokowały nas przekonania o tym, że na przykład inwestowanie czy dobre zarządzanie pieniędzmi jest dla nas. Czyli jesteśmy świetni w teorii, ale czujemy, że to jeszcze nie jest nasza historia, że może musimy najpierw znaleźć ten milion gdzieś i wtedy zajmiemy się finansami. Tak często jest. Zresztą, no oczywiście, jest tak, że jeżeli mamy milion, to jest nam łatwiej inwestować niż jeżeli mamy 1000 złotych. Ale ja na przykład nawet sama kilkakrotnie robiłam chociażby webinary dotyczące inwestowania niewielkich kwot, na przykład 100 zł, albo 200 zł, albo 500 zł, czy to miesięcznie, czy to raz na jakiś czas, więc jestem absolutnie przekonana i zresztą też jakby pokazuję przykłady, że można. I też znam już kobiety, które od takich kwot zaczynały. Zresztą ja sama jako studentka przecież zaczynałam od takiej kwoty, która nie przekraczała 1000 złotych, no bo same wiecie, jak jest ze studenckim budżetem. Więc ja też wiem, że się da, tylko bardzo często, gdy my w ogóle widzimy na przykład w mediach przekaz o inwestowaniu, my widzimy ludzi siedzących w Ferrari, my widzimy starszych panów w rewelacyjnie skrojonych garniturach z drogimi zegarkami i nam się wydaje, że my nie należymy do tego świata. Ale to jest błędne przekonanie. To jest przekonanie, które oczywiście też w pewnym stopniu wynika z takiej jeszcze niedojrzałości naszego rynku. I mówię tutaj o niedojrzałości w kontekście tego, że mamy po prostu bardzo młodą giełdę. Na tle na przykład giełdy amerykańskiej, czy brytyjskiej, czy francuskiej. Więc o ile często społeczeństwa zachodnie są po prostu przyzwyczajone do tego, że nawet tak zwany przeciętny Kowalski, też przeciętny pan Smith, inwestuje, bo po prostu może, tak w Polsce my dopiero się przyzwyczajamy do tej myśli. Ale widać, że coraz więcej osób o tym myśli i coraz więcej osób ma autentycznie chęć i taki szczery zamiar, żeby się zająć swoimi pieniędzmi, nawet jeżeli to nie są duże kwoty. Nowa Myśl na Dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.